No, witajcie. Dzisiaj podsumowanie sezonu pomidorowego. Tutaj Wam pokazuję wszystkie moje pomidory, znaczy takie nagrania, które znalazłam gdzieś tam z sezonu, bo nie myślałam, że rzeczywiście się wkręcę w to i będę chciała nagrywać o tym. Ale tak się zakochałam w ogrodzie, że teraz no, chciałabym się z Wami dzielić tą radością, zachęcić jak najwięcej osób że może jakieś możliwości byście mieli i zakładajcie ogrody, to jest coś wspaniałego, ale wróćmy do pomidorów. No ten sezon był naprawdę niesamowity dla mnie. Bił na głowę wcześniejsze. Kiedy wysiewałam pomidory. Jest takie bardzo znane 14 lutego, że pomidorowe, lowe będziemy wysiewać, ale zawsze to, no korci, strasznie korci, ale troszeczkę mi za wcześniej, więc ja wysiewam pod koniec lutego, tak 25 luty, no zależy kiedy tam zazwyczaj weekend wypadnie i wtedy w weekend wysiewam. One sobie tam na parapecie kiełkują, potem muszę je doświetlać, ponieważ nie mam okien nasłonecznionych. No i tutaj mój mąż się wykazuje dużą inwencją twórczą, obwieszając lampami, świetla, jakimiś jarzeniówkami do doświetlania roślin. No i one tam razem z innymi warzywkami sobie rosną powoli. Kiedy się zrobi już troszeczkę więcej światła na dworze, mam inspekt wystawiony tak przed mieszkaniem i ja go dogrzewam nocami. No, i to sobie jakoś tam radzi. No, i ten sezon tak powiem, że dość długo było to wszystko dogrzewane. Potem już one się nie mieściły, bo miałam tego naprawdę dużo. Miałam 80 odmian, około 140 krzaków. No, i musiałam wynieść to trochę do szklarni. Niestety, szklarnie mam daleko od domu naprawdę daleko. Około 70 km. Nawet tak dokładnie to nie wiem, więc tam nie mogę być codziennie. Ale zaryzykowałam, ponieważ w jednej szklarni mam podwyższone grządki. I stwierdziłam, że te parę pomidorów wysadzę. Jeżeli będzie zimno, no to przykryję jeszcze włókniną. A gdyby się zdarzyło, że będzie zimno, no to jakoś będziemy to dogrzewać i będę się później martwić. No i wszystko było fajnie, ale przed początek czerwca i pamiętam, między pierwszym a 3 czerwca były przymrozki. I tu zaczęły się problemy, Były, wkopywałam doniczki w ziemię, e, dawałam tam znicze, e, no i dogrzewaliśmy pod agrowłókniną jeszcze, no cuda na kiju, ale przetrwały. No niestety na dworze już miałam wysadzone m, też dynie wtedy, cukinie troszkę niestety zginęło, zmarzło, trzeba było dosadzić, ale miałam jeszcze rozsady, więc to jakoś szło. Więc te zimne noce i one były dosyć długo, do początku czerwca, i wtedy działo się coś dziwnego z pomidorami, bo w dzień było gorąco. Mimo wietrzenia i otwierania szklarni, bo ja otwieram szklarnię załóżmy tam w połowie maja, i ja ją zamykam dopiero na koniec listopada, jak już w ogóle nie ma śladu po żadnych uprawach pomidorów i tak dalej. No i było mm, dziwnie. Te pomidory niby rosły, niby nie rosły, zaczęły się bardzo krzewić, pogubiłam się totalnie w wilkach, myślałam, że to ogarniam, ale trochę nie ogarnęłam, muszę przyznać. No i cięłam, tu cięłam, no i jakoś naprostowałam, ale dwa, trzy pędy, no to był standard, tak? A ale aż tak nie chciałam, było gęsto, ale jak widzicie tutaj na tych filmikach, Pomidorków obrodziło. Mimo, że też nie były wyplewione, bo nie nadążałam z tym wszystkim. Mam też małe dzieci, którymi trzeba się na działce, no i tutaj takie trochę szaleństwo. Chciałam mieć dużo, dużo, dużo wszystkiego, ale potem Wam powiem, jak przyszedł wysyp, to ja nie wiedziałam, co z tym robić. Ja przez dwa tygodnie zbierałam co drugi, co trzeci dzień po 50 kg pomidorów. No, tego było ogrom. Obdzieliłam trochę sąsiadów, ale dużo robiłam soków, e, bo chętnie pijemy całą zimę. Mnóstwo tego narobiłam i przecierów, i sosów do pizzy. No, powiem Wam, obfitość, obfitość i jeszcze raz obfitość. No i dobra, wiecie ile tego było? 350 kilo. Tak, 350 kilo z moich dwóch tunelów po 12 m kwadratowych. dlatego zachęcam. Siejmy, zbierajmy i się cieszmy. Po prostu uwielbiam.